Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo, ja się również dołączę do podziękowań. Bardzo proszę, im więcej podziękowań, dziękuję, tym mniej mowy nienawiści. Panie pośle, do wybudowania systemu dróg w Polsce państwo narzędzie sobie skonstruowało, to narzędzie nazywa się Generalna Dyrekcja. Tam pracują inżynierowie, którzy podejmują decyzje z obszarów inżynierskich. Całe szczęście, przynajmniej w zamyśle, nie powinni się do tego wtrącać politycy. Co ma miejsce? No bo decydowanie o tym, czy ma być taki przekrój, czy taki rodzaj betonu, czy taka wytrzymałość, czy taka, niech się od tego trzymają z daleka, bo tylko kłopoty z tego wyjdą. W związku z tym, jak się pan domyśla, odpowiedź, której panu udzielę, będzie w dużej mierze oparta o opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dlatego że jako polityk, trochę inżynier, ale nie porwę się na własne oceny inżynierskie tego, co ma miejsce przy budowie tego obiektu. Wiadukt w Mszanie, od czasu do czasu podepra się symbolem MA532, bo on w dokumentacji, szczególnie w mediach, nosi taki symbol, w ciągu autostrady A1 budowany jest w ramach kontaktu budowy autostrady A1, odcinek od węzła Świerklany do granicy państwa z Republiką Czeską, realizowany przez konsorcjum Alpine Bau, tak jak pan poseł już w swoim pytaniu zauważył. Pominę sobie niektóre opisy i przejdę do najbardziej interesujących nas faktów. To, co nas najbardziej interesuje, zaczęło się, szczerze mówiąc, 10 kwietnia tego roku. Wtedy to Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach wstrzymał roboty na moście autostradowym, jako powód wskazał wykonanie robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub zagrożenia mienia. Proszę zauważyć, że nie tryb dokonany, tylko jest służba, która oglądając obieg inżynierski powzięła podejrzenie, że takie coś może zaistnieć. Inspektor nakazał wykonanie stosownych ekspertyz. Odnosząc się do kategorycznego stwierdzenia pana posła, chyba dobrze słyszałem, o kardynalnych zaniedbaniach związanych z budową wiaduktu Mszanie, wskazujących na wadliwe rozwiązanie konstrukcyjne, należy wskazać, iż fakty odnośnie wyżej wymienione sprawy nie są tak jednoznaczne. Ekspertyza techniczna sporządzona przez doktora Zbigniewa Skopolaka wskazywała, iż awaria z 13 marca 2012 roku polegająca na rozwarstnieniu płyty dolnej mostu spowodowana była błędami wykonawczymi. Fakt ten wymusił konieczność skorygowania projektów wykonawczych mostu. Jednocześnie autor ekspertyzy zauważył, iż postulowane przez niego zmiany w projektach wykonawczych nie wymuszają konieczności zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Podobnie opinia innego z profesorów, profesora Jana Bliszczuka, sporządzona na przełomie marca i kwietnia, wskazuje, iż imperfekcje wykonawcze miały wartość zdecydowanie przekraczającą wartości akceptowalne. Decyzją z 30 maja tego roku Świn, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, w celu doprowadzenia budowy obiektu mostowego do stanu zgodnego z prawem, nakazał oddziałowi generalnej w Katowicach wykonanie całego szeregu robót. Świn określił termin wykonania nakazanych decyzją robót do sierpnia 2013 roku. Program naprawczy zaistniałych uszkodzeń opracowanych przez projektanta obiektu i przekazany do realizacji decyzją został w pełni zaakceptowany przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nie wykluczając ewentualnych błędów projektowych. Sprawa jest w dalszym ciągu w badaniu. Należy zauważyć, iż decyzja, na którą się przed chwilą powoływałem, iż w decyzji brak jest kategorycznych opinii o błędach projektowych będących jakoby bezpośrednią przyczyną wyżej wymienionej awarii. Odnośnie kwestii ustalenia osób odpowiedzialnych, o co pan pytał, należy wskazać, iż obecnie trwają równolegle dwie sprawy sądowe. Z powództwa generalnej o zapłatę przez firmę Alpine Bau kwoty w wysokości 56 milionów. Pierwsza rozprawa odbyła się w czerwcu 2010 roku. W przedmiotowej sprawie sąd nie wyznaczył jeszcze biegłego. Mecenasi zawnioskowali, by na biegłego wyznaczono Instytut Budowy Drugi Mostów. Powództwo Alpine Bau o ustalenie uznania, to jest drugi z procesów, uznanie odstąpienia od umowy. Pierwsza rozprawa odbyła się w lipcu 2010 roku.
W dniu 15 grudnia 2010 roku Alpine rozszerzyła powództwo przeciwko Generalnej o zapłatę blisko 1,2 miliarda za roboty budowlane oraz odszkodowanie wraz z odsetkami. 6 grudnia wyznaczono termin kolejnej rozprawy, 6 grudnia, czyli dzisiaj. Rozumiem, że nieprzypadkowo pan te pytanie zadaje w dniu dzisiejszym i oczywiście nie ma to nic wspólnego z Mikołajem. Prezent, zbieg okoliczności. Na tejże rozprawie mają być rozpatrywane kwestie dotyczące przyczyn awarii przy budowie obiektu, o którym mówimy. W związku z tym, iż po stronie czeskiej autostrada D1 jest już gotowa, a na północ od węzła Świerklany kierowcy używają autostrady A1 już od dawna, podjęto decyzję o połączeniu ciągu autostradowego poprzez wprowadzenie objazdu drogami wojewódzkimi pomiędzy węzłami Świerklany i Mszana w celu uruchomienia wyżej wymienionego objazdu. Wykonawca autostrady A1 na własny koszt wyremontował nawierzchnię dróg wojewódzkich 930-933 w zakresie uzgodnionym przez Generalną. Aktualnie, począwszy od 30 listopada, uruchomiono wyżej wymieniony objazd pomiędzy węzłami autostradowymi, przynajmniej w mediach odbiło się, może niewielkim, ale jednak echem było widać, że kolejny odcinek, patrzę na ministra Grabarczyka, panie ministrze, kolejne 20 km oddano do użytku z tej fali zamówień z 2008 roku. Z przygodami, ale jadą. Wykonawca nadal będzie prowadził pracę na moście w Mszanie i zgodnie z decyzją Świnbu powinien jej zakończyć do sierpnia 2013 roku. Tego nikt nie kwestionuje, ani wykonawca, ani zamawiający. Termin wydaje się być niezagrożony. Tak więc w trzecim kwartale przyszłego roku możliwe będzie przejechanie autostradą A1 do Pyrzowic, do Gorzyczek i dalej na południe Europy. Czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo.